W dzisiejszym odcinku podejmę się wielkiego i trudnego wyzwania. Przetrwania Polską wojny na dwa fronty. W grze Hearts of Iron 4. Problem tylko w tym, że nie mam dużego doświadczenia w tej grze. Więc nie wszystko mi idzie tutaj gładko i zgodnie z planem. Czasem też o czymś zapomnę, po prostu wciąż się uczę tej gry. Na szczęście na pewnym małym kanale pojawił się poradnik, który lekko mi pomógł. Mimo iż trochę rzeczy rozegrałem inaczej. Iron Man oraz historyczne cele. Startujemy! Witaj imperialistów, tutaj Lukas. Przygotowania do wojny. Badania naukowe robię raczej standardowo. Skupię się na tym, żeby fabryki powstawały jak najszybciej i żeby w sumie wszystko badało mi się jak najszybciej. Bo bez fabryk, no to szczerze mówiąc, daleko nie zajdę. Tych jako Polska mam bardzo mało. Mam też konstytucję kwietniową, która daje mi naprawdę sporo negatywnych modyfikatorów. Jakbym wiedział, co one robią. Zbliża się też jakiś strajk chłopski, który nie wiem gdzie jest. I w zasadzie w polityce jest to co zawsze, czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo. Nic się nie zmieniło, a 100 lat minęło prawie. Aha, tutaj mam. Zbliżające się strajki chłopskie. Ile to da kary? Okej, muszę temu zapobiec. I znając życie, gdzieś to jest w tym drzewku. Dobra, znalazłem to. Tutaj to jest. Agralna reforma. Kto by się spodziewał? Na pewno nie ja, bo ja sprawdzałem drzewko od prawej strony. I z tego co wiedzę, najpierw plan 4-letni, 35 dni, potem dalsza rozbudowa 70 i kolejne 70. Więc nie muszę się spieszyć chyba z badaniem tego wszystkiego. Myślę, że ścieżka historyczna to chyba prowadzi tędy, żeby dokończyć konstytucję kwietniową. Tutaj potem jest konflikt pomiędzy zamkiem, prawym skrzydłem sanacji i lewym skrzydłem. I to tędy muszę iść. Jeden z moich widzów też proponował mi, żebym spróbował Polską zrobić drogę monarchii i tam jest jakaś ukryta ścieżka, kiedy odrzucę te wszystkie opcje, które tutaj występują. Dajcie mi znać w tym momencie w komentarzu, czy chcecie taki odcinek u mnie na kanale. I czy dam radę w ogóle to zrobić, czy jednak ktoś mnie tu robi w konia. Ale lecę z kończeniem konstytucji kwietniowej. Jeżeli idzie o produkcję wojskową, no to wywalam lotnictwo, raczej mi się nie przyda. A może z dwie fabryki na supplies'y i resztę to chyba wrzucam w karabiny, artylerię i działa przeciwlotnicze, one też mi się przydadzą. Bo tak mi się wydaje, że jak nie mam samolotów, to muszę mieć przynajmniej te działa przeciwlotnicze. Zastanawiam się też nad działami przeciwpancernymi, w końcu będę miał wojnę z Niemcami. Ale ktoś mi tłumaczył, że na początku działa przeciwlotnicze mogą zastąpić działa przeciwpancerne tak naprawdę. Bo tak jak nawet działa drugiego poziomu artyleryjskie mają piercing niski i hard attack niski, no to jednak działa przeciwlotnicze mają przebicie i mają hard attack. Następnie wszędzie robię ulepszenie maksymalnej infrastruktury, żeby wiecie, szybciej fabryki budować. Dobra, żartowałem, nigdzie tego nie robię. Na początek wrzucam też do budowy fabryki wojskowe, dwie na początek i tak strasznie to leci wolno. What? Jeszcze minus 30, bo mam jakąś cywilną ekonomię? Ja się muszę tego pozbyć jak najszybciej. Okej, ten kraj chyba będzie dużo trudniejszy niż myślałem, naprawdę. Polska to jednak nie Niemcy. I na razie to tyle z takich chyba początkowych rzeczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Poprawiam też relacje z Chinami, bo później planuję tutaj wysłać atasze wojskowego. Remilitaryzacja nad Reni. O, i mam konstytucję. Pójdę teraz jeszcze parę rozwinięć tutaj do przodu. Teraz idę w sanackie prawe skrzydło. Jeżeli idzie o przemysł, to idę w centralizację. Oglądałem ostatnio poradnik, gdzie tam koleś tłumaczył, że to jest opłacalne z poziomu na poziom. Coraz będzie więcej to nam produkowało sprzętu i że obecnie ta rozproszona nie jest aż taka dobra. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie jest to prawda. Dajcie mi znać w komentarzu. Mam pierwsze 200 punktów politycznych i przydałoby się chyba zatrudnić jakiegoś doradcę. Albo kliknąć to łagodzenie prawego lub lewego skrzydła, bo to chyba cały czas rośnie. Ciekawe co się stanie, jak to dojdzie do końca. Dobra, zatrudniam Kazimierza Sosnowskiego, bo on, z tych co tutaj przeglądałem osób, to on chyba daje najwięcej doświadczenia armii, dlatego go wziąłem. W poprzednim odcinku zauważyłem, że to doświadczenie armii rozwija mi te wszystkie doktryny, które tutaj są. Mam planu wielkiej bitwy, ale ja chyba będę zmieniał na ogniową. Wiem też co robią te wydarzenia polityczne. Zmniejszają mi stabilność, co wpływa na wydajność produkcji, lub zmniejszają mi poparcie wojny. To chyba wydam te 100 punktów, żeby osłabić to lewe skrzydło. Zmieniam też na częściową mobilizację, żeby pozbyć tych wszystkich minusów do produkcji i budowy fabryk. Aby to nie zakończyło się jakimiś strajkami jak poprzednio. Teraz robię agrarną reformę. Czemu tu jest 154 dni? Powinno być max 80. Coś tu nie wyszło. Czyżby to jeszcze opóźniało postęp buntów chłopów? Nie zauważyłem tutaj nic takiego. Pakt antykomunistyczny. No szczerze mówiąc, dla mnie to wszystko jedno. I tak wiem, że mnie zaatakują. Więc mogę do niego przystąpić. Pozbyłem się buntu chłopów, ale za to polityczna scena mi płonie. No ale wystarczy, że to zrobię i powinno mi to rozwiązać problemy. Albo to zrobię. Któryś z tych? Zatrudniłem eksperta od zbrojeniówki, Józefa Hallera. No przynajmniej mam dwa razy więcej fabryk teraz do
budowy niż poprzednio. No i robię Triumph OZN i sobie nawet sobie przeczytam, co to było, bo ja tak z okresu międzywojennego to ja za dobry nie jestem. Za to bardzo dobre są promocje na Anebie, mnóstwo gier w najlepszych cenach, polecam. Lukas, link jak zwykle w opisie. Po zrobieniu planu czterolotniego mogę już niby mieć tą przyspieszoną budowę z roku 39, ale nie, za długo się będzie to badać, dlatego może teraz wynajdę podstawowy sprzęt z 1918. Ktoś odszedł? To chyba nie tak powinno wypójść. Triumf Zjednoczenia Narodowego i... chyba nie za bardzo historycznie to rozegrałem. Ups. No ale z brunatnymi się nie będę sprzymierzał, pójdę w neutralność w takim razie. To mam teraz sanacyjną Polskę pod wodzą śmigłego rydza. No i w zasadzie pozbyłem się lewicy z mojego kraju, więc już chyba nie mam żadnych negatywnych efektów. Jak się pozbyć tego? I czy ja chcę to robić? Naprawdę tu była cały czas ta wyszukiwarka? Dobra. Sytuacja opanowana, ale mam pewien problem ze stabilnością. No dobrze, może to przeżyje jakoś, zobaczymy. Dalsze inwestycje robię w gospodarkę. Poprawię też sytuację robotników w fabrykach, bo to wpłynie pozytywnie na stabilność. Udało mi się też zgromadzić trochę doświadczenia armii, więc zajmę się teraz poprawieniem szablonu moich dywizji. Zamiast zwiadu dam wsparcie, potem dam przeciwlotnicze, dam drużyny, które będą się okopywały i... gdzie są kompanie techniczne? Okej, jeszcze się badają. Kompanie techniczne dodaję dlatego, ponieważ one kradną sprzęt. A jak widzieliśmy ostatnio w telewizji, jest to dość skuteczna metoda pozyskiwania sprzętu dla własnego wojska. Chociaż nie wiem, czy to tak zadziała w tej grze. Może to być bardzo skuteczne, kiedy Rosjanie uderzą. No, z takich dywizji piechoty będę ostatecznie korzystał i w zasadzie tego szablonu będę używał do wszystkiego, do obrony i do ataku. Chiny rozpoczęły wojnę z Japonią i od razu do nich wysłam ataszę wojskowego, bo to będzie teraz mi dawało też sporo punktów chyba doświadczenia armii. Przynajmniej kiedyś tak to działało. I Japończykom się to nie spodobało, ale i tak będą walczyli przeciwko mnie, więc mam to totalnie gdzieś. Nie uwierzycie, cały czas jeden surowiec importowałem chrom, a potrzebowałem Tunguska do mojej artylerii. Trudno, wciąż się uczę. To może być spory błąd, który będzie mnie kosztował, że nie zdążę wystawić nowych dywizji. No, mam chyba całkiem niezły przyrost tutaj doświadczenia armii, tak mi się wydaje. Już prawie 200 punktów. Rozpoczynam też już szkolenie pierwszych dywizji, w sumie to można niech 6 leci. I ekwipunek niech leci do tych, które szkolę. Mam już wszystkich doradców, którzy mi zmniejszają koszty doktryny, dlatego pójdę tutaj bardzo po taniości w siłę ogniową. 30, to jest chyba naprawdę bardzo tanio. Potem 80 i tutaj był ważny wybór. To są chyba kompanie wsparcia, ale to też są kompanie wsparcia. Który wybrać? Dobra, ta strona mi się wydaje lepsza, bo to wszystkie kompanie wsparcia dostają organizację, dostają soft attack, a tutaj tylko ta jedna, radiowa, której nie mam. Nieważne, już w połowie 38 mam wynalezioną i produkcję z 39 i budowanie z 39. Czy iść w to? Chyba nie, ostatnio pisaliście, że te pociągi są bardzo ważne, więc postaram się je wybadać. Aha, tylko działo to jest osobna produkcja? To jest 800? Czy ja nigdy tego nie zbuduję? O, za Oldzie dostałem. Czemu? Ja nic nie chciałem. Zająłem Gdańsk i to się chyba ludziom nie spodobało. Ups. O nie, dużo nowych opcji do klikania. Nie, i teraz to wszystko muszę czytać. O, tu mam jakąś rebelię teraz w Gdańsku. Ale sytuację w Gdańsku mogłem bardzo szybko na szczęście uspokoić. Mam też wynaleźć nowszą artylerię, jednak nie będę tutaj zmieniał produkcji na nowszy model, bo nie chcę tracić tego postępu, który mam tutaj, a jestem z artylerią trochę już na plusie. Cały czas brakuje mi dużej ilości ekwipunku i z tym będę miał raczej problem. A muszę się spieszyć, bo właśnie Czechosłowacja przestaje istnieć. Jakoś źle wróżę tej mojej linii obrony. Zwiększam też prawo poboru, żeby mieć więcej ochotników do armii, bo jakoś mało ich zostało. Doszkalam też dużo nowych dywizji. No kto by się spodziewał? Czuję się zaskoczony. To trzeba się teraz przygotować na kolejną wojnę, jak i dobudować ostatnią fabrykę wojskową, by potem zająć się bunkrami. Oczywiście pierwszy poziom na całej granicy z Niemcami, bo nie czuję się bezpieczny. Te ćwiczenia przy granicy są podejrzane. Wystawię też lotnictwo, bo w sumie chyba nie ma sensu go tak trzymać. Przynajmniej niech zamieszają trochę w okolicy. Wojska pod dowództwem Andersa wysyłam, żeby były na granicy z Królewcem, a resztę ustawiam na granicy z Niemcami. Mam nadzieję, że to wystarczy, naprawdę. Królewiec to tereny polskie pod okupacją. Ale Wielka Brytania, ja chcę dołączyć do frakcji. Czemu nie mogę, jak tu jestem ptaszek? O co chodzi? Nie ukrywam, bardzo mnie niepokoi ilość tych dywizji niemieckich w Królewcu. Ja mam tu zdecydowanie mniej wojska. To będzie ciężkie, żeby się tutaj utrzymać. Związek Radziecki robi na mnie cel wojenny. 210 dni. Wow. No ale jestem chyba gotowy. Jeżeli idzie o produkcję sprzętu, to jest całkiem nieźle. Oprócz tego, brakuje mi trochę sprzętu wsparcia.
okazało się, że kompanie techniczne potrzebują go nawet dość sporo. No ale przynajmniej moja linia bunkrów praktycznie została ukończona, tyle dobrego. Dlatego w takich gorszych miejscach robię teraz dwójki, tu gdzie moje armie będą mocno bite, czyli Poznań, pod Krakowem. Robię też doktrynę obrony Polski. Jeżeli dobrze widzę, to mi przyspieszę w ogóle budowę moich fortów o 25%. Gdańsk albo wojna. Czy ja muszę od razu to klikać? Czy mogę poczekać na to, żeby mi się zbudowało parę więcej bunkrów? 13 dni, aha. No to teraz zaczyna się ta część chyba najtrudniejsza, na której muszę siedzieć na dwójce i ogarniać dosyłanie wojsk w odpowiednim momencie i atakowanie w odpowiednim momencie. Och, nie oddam Gdańska. O, nagle zaczęła się zmniejszać liczba wojsk niemieckich tutaj w tym regionie. Dobrze, dobrze. Może to ma sens. Jeszcze przed wojną samą myślę, że rozwinę tutaj moją doktrynę wojenną w tą stronę i chyba teraz znowu muszę zdecydować. Czeka mnie przejrzenie tego. Dobra, prawa strona. Widzę, że to jest bardzo dużo soft ataku, więc biorę to. No i wojna, proszę państwa. Niemcy już nawet atakują i... Oh my god, czemu oni mają 628? A nie, to moja obrona. Ej, to chyba to dobrze wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o wojnę, to plan na razie jest taki. 24 dywizje pod dowództwem Andersa będą musiały jak najszybciej zdobyć Królewiec. Najlepiej oczywiście tak, żeby odciąć Niemców od portów. A pozostałe 3 armie po 24 dywizje są na granicy z Niemcami. I muszą wytrzymać natarcie. Jest, Wielka Brytania wezwała mnie do frakcji, to i super, bo to oznacza, że teraz dołączą do wojny przeciwko Niemcom. Zresztą chyba też Francja w tym momencie dołączyła? Tak, jest. Gdyby teraz tak Francja wkroczyła na terytoria niemieckie, to byłoby takie piękne, ale tak się nie stanie przecież. Pod Gdańskiem udało mi się przepchnąć część wojsk niemieckich. Kto wie, może to jest otwarta droga na Królewiec, zaraz zobaczymy. Ale nie wygląda to źle, no przeważnie nie jestem atakowany. Dobrze to wygląda w tym momencie. Muszę tylko stąd dosyłać jednostki tutaj czasem wsparcia pojedyncze wycofywać, żeby się bronić. Przynajmniej na ten moment mam więcej roboty niż w EU4. Tak, poproszę troszeczkę sprzętu wsparcia. Dziękuję za te przepotężne ilości sprzętu. Też połowę moich fabryk dam na naprawianie wszystkiego, co mam. Wydaje mi się, że to może być sensowne rozwiązanie. Pozostałe niech dobudują mi te najważniejsze fortyfikacje, potem się zobaczy co i jak. No nie wierzę, że doszedłem do Königsberga bez większego problemu. Tutaj też pod Suwałkami widzę, że dobrze mi idzie. Kto wie, może zaraz na Memel uda mi się uderzyć. Ale bym zamknął Niemcy w kotle. Zresztą to im chyba ewidentnie brakuje zaopatrzenia, tak? To jest ten żółty pasek. Przyłączam się też wreszcie na wojenną ekonomię. Tak, zapomniałem o tym całkowicie. A warto jest to chyba zrobić. Powiem szczerze, zastanawiam się, czy ja mam jakikolwiek sposób na właśnie poniesienie stabilności mojego kraju. Bo w tym momencie, zobaczcie, wydajność wszystkiego mam obniżoną masakrycznie. I tak, mam tą możliwość. Super, wezmę to, jak tylko będę miał 100 punktów dyplomatycznych. Przepycham się dalej, chociaż pod Gdańskim jest bardzo niewesoła sytuacja. Bardzo niewesoła, ale mam to! Udało mi się odciąć całe wojsko niemieckie w Królewcu. Udało mi się, całe wybrzeże. To wszystko jest teraz w kotle, więc chyba tylko już jadę z planem i niszczę te wojska. Dobra, teraz już udało mi się zrobić, żeby podzielić ich na dwa kotły, które będę teraz niszczył po kolei. A najlepsze jest to, że na pozostałej linii mojego frontu Niemcy na razie odpuszczają. Tam, gdzie się bałem przełamania, czyli pod Gdańskiem i tutaj pod Krakowem, odpuścili totalnie. No i domykam oba kotły. Chyba mi nic więcej tak naprawdę do roboty nie zostało. I wydaje mi się, że jakby przeciwnik rozwiązywał te armie, bo one się zmniejszają. Tu przed chwilą nie atakowałem. Było 6 jednostek, teraz są tylko 2. No i ostateczne uderzenie pod Królewcem. Ale tak szczerze mówiąc, między nami totalnie nie rozumiem tego, dlaczego tu się nie pojawiają jakieś dywizje moich sojuszników, żeby przyjść i bronić mojej granicy. Totalnie tego nie rozumiem. O, i znikają te dywizje. To one może się nie mogą wycofać i po prostu są tak rozbijane. Tu mnie chyba Niemcy przepchnęli, teraz tak widzę. No a trudno, pod Krakowem. No ale ja pokonałem niemiecką armię pod Królewcem. Raczej im zadałem duże straty. 300 tysięcy żołnierzy, kiedy zginęło 100 tysięcy Polaków, 660 Brytyjczyków i 286 Francuzów. Co oni tutaj zrobili? Jakąś popijawę i się zgubili? Teraz armię Andersa przerzucam na granicę z Niemcami, co powinno ustabilizować obronę. Nie wiem, czy Niemcy robią desanty teraz, czy nie robią, no ale ustawiam tutaj obronę po prostu. Trochę gorąco mi się robi też pod Katowicami. Nie wiem, czy ja mogę tutaj wrzucić jakąś ostateczną obronę? Zobaczyć, kto w ogóle mi tutaj broni? Nie no, czegoś mi brakuje, ale nawet nie wiem czego. Command power. Ile ja tego potrzebuję i skąd to brać? Skoro trzyma się granica z Niemcami, to zacząłem fortyfikować się na rzekach przy wschodniej granicy. Tak, trochę tego terytorium odpuszczam. Najgorszy jest ten fragment Brześcia Litewskiego. Tutaj nawet do trzeciego poziomu będę chciał bunkry zbudować, bo nie ma rzek.
Mam nadzieję, że to wystarczy. A jeżeli idzie o zachodnią granicę, fajnie byłoby zrobić natarcie i zatrzymać się na linii Odry. No niestety straciłem też Katowice, to dość dziwne, bo dosłałem tutaj jednostki, ale one natychmiast mi się wycofały. Czegoś tu jeszcze nie ogarniam. Może jednak uda mi się odbić, zwłaszcza kiedy Niemcy próbują ruszyć na Francję, to wtedy raczej tutaj powinno być mniej tego wojska, bo na razie tak mają 2-3 jednostki na kratkę, a to raczej nie powoduje, że mi się gdzieś tutaj uda coś przepchnąć. Nie uwierzycie, ale chyba uda mi się odbić Katowice, co akurat jest dla mnie ważne. W Katowicach mam bardzo dużo stali. Jest, mamy to, Katowice odbite. No niech te Niemcy gdzieś tam zaatakują inne kraje. Dlaczego tylko tą biedną Polskę atakują, no? O nie, Niemcy ruszyli na każdym polu do ataku. Nie, nie. Dobra, udaje mi się ten Śląsk bardzo powoli przepychać, co mi da obronę na rzece. Bardzo dobrze. Nie no, bronić na tych rzekach to aż sama przyjemność. No nie są w stanie się przebić, wypalają się. Już widzę, że mają bardzo duże ubytki na sprzęcie Niemcy. Może dlatego nie atakują ani Niderlandów, ani Belgii, a mam prawie 1940. Chociaż nie ukrywam, nie mam żadnego pojęcia, czym ja zatrzymam Związek Radziecki. Wow, pod Katowicami pierwszy francuski czołg. Co tu przybyło? Ej, i tutaj są francuski, tutaj jakieś francuskie wojska. Wow, dobra, udaje mi się chyba dalej przepchnąć Niemcy. Ciekawe, czy uda mi się dotrzeć aż pod Opole. O, i dzieje się wreszcie atak na Belgię, wreszcie atak na Niderlandy, co powinno mi tutaj trochę odciążyć moją linię frontu, chociaż Niemcy też jednocześnie mnie zaatakowały. Ale jak to Niderlandy już padły? Nie, to niedobrze, bo to znaczy, że Francja zaraz padnie. Oj, bardzo niedobrze. I udało mi się 7 dywizji niemieckich okrążyć tutaj, w tej prowincji. Pod Poznaniem chyba. Nie wiem, ja jestem mega zadowolony. Udało mi się chyba też oprzeć całą moją linię defensywy tutaj niemieckiej na Odrze. O ile zdobędę Gliwice. No ale teraz będę mógł je atakować z każdej strony, więc raczej uda mi się wyprzeć stąd Niemców. Mimo, że jest tutaj 5 dywizji. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i niestety muszę teraz chyba, nie wiem, po jakieś 4 dywizje podpinać od tych moich głównych armii. Nie mam nic wyszkolonego w tej chwili, więc podpinam, spróbuję ustanowić tutaj 20 armii i zobaczę, czy mi się uda to wszystko obronić tutaj z Rosjan. Jeszcze muszę to w zimę wyznaczyć, że tutaj nic nie widzę. No okej, tędy tutaj, aż pod granicę z Litwą. Tak, wciągam teraz aliantów do wojny również ze Związkiem Radzieckim, bo oni mi chyba już wojnę wypowiedzieli, tylko armii nie mają na granicy, zresztą ja też nie mam. Muszę jak najszybciej ten kocioł tutaj zniszczyć, bo tutaj mam jakieś 6-8 jednostek, które mogłyby być gdzieś na froncie. Pod Poznaniem na przykład mam lukę, której Niemcy nie wykorzystują, a ja dosłownie się modlę, żeby jej tego nie wykorzystali. Swoją drogą, ma sens odpalanie tej całej propagandy i zwiększanie jeszcze bardziej poparcia wojny? Czy to są jakieś modyfikatory stałe? Stabilność widzę, że ładnie mi rośnie, bo już mam przynajmniej nie mam tej kary takiej dużej, minus 15%, tylko 5% do produkcji. Lepiej jest zrobić na przykład tą propagandę, czy tą propagandę, która daje mi jakiś stały bonus. Nie wiem, ale teraz to w tym momencie to już tylko i wyłącznie modlenie się może nam pomóc chyba. Dobra, kocioł zniszczony, praktycznie całą linię Śląska ustanowiłem oprócz Gliwic. Tu mi się nie udało. Dobra, jak tylko te moje wojska przegrupują się na wschodnim froncie, to zacznę do nich dołączać pojedyncze dywizje z zachodniego, żeby wiecie, tam gdzieś mi się luki nie porobiły na raz. No bo to kiepsko to wygląda. Tu jedna dywizja i to jeszcze taka moja dziesiątka, którą zrobiłem. Broni tego miejsca, bardzo słabe to. Co to jest? Bo tak widzę, że to może mi się przydać, żeby na przykład mieć mniejszą karę za niebędącym zaopatrzonym na moim narodowym terytorium. Nie zauważyłem wcześniej tego. Ciekawe, czy mi się to przyda. No nie, teraz Belgia skapitulowała, a tutaj nie wiem, co ta Francja robi. W ogóle wojska nie ma na granicy. Jeszcze Węgrzy mnie zaatakowali. No nie! Chociaż przede mną chyba teraz prawdziwy test, bo doszły pierwsze do mnie wojska radzieckie już pod moją granicę. Tu nie wiem, czy za bardzo tego nie przesunąłem, no ale niech tak będzie. Nie wiem, co z Litwą i Łotwą, to zostanie zajęte przez Rosjan, czy też nie. No dobrze, no pierwsze starcia nie wyglądają źle na wschodnim froncie. No, oprócz Francuzów, oni dostają wpiernicz, a Stany Zjednoczone skancelowały landlease do mnie. No nie. Czarne chmury się zbierają nad moją Polską. Czarne chmury, no nie wiem, czy ja to wybronię. Chociaż z tego, co widzę, no to w niektórych miejscach mam naprawdę niezłą obronę, a Rosjanie to chyba idą, nie wiem, jeden karabin na 10 żołnierzy, patrząc na jakość tego ataku. No i mają problemy też z zaopatrzeniem. A moje kompanie techniczne chyba naprawdę nakradły tego sprzętu, bo mam go naprawdę w tym momencie w nadmiarze. To ja może zacznę doszkalać jednostki? Zaczynam mieć gigantyczne problemy z manpowerem. Przegapiłem to, dlatego już zwiększam w tym momencie pobór do 5%. Próbuję też dokonać ataku na Gliwice, bo zauważyłem, że tutaj były takie wyczerpane wojska niemieckie. Nie wiem, chyba gdzieś mi szturmowały. Więc próbuję wypchnąć ich z tych Gliwic. Nie ukrywam, dużo by mi to ułatwiło, gdybym zdobył te Gliwice. I się zanosi na to, że chyba mi się uda. Czekajcie, podzielmy na pół, żeby przyblokować nadchodzące posiłki. Dzięki temu może się uda, może się
uda. Tak, mam Gliwice, super, to mega wzmocni moją obronę tutaj z Niemcami. A to dobrze, bo ta wschodnia flanka wygląda coraz gorzej, coraz więcej tych jednostek tu przychodzi. Ja, o, cofam się, widzę, że straciłem część fortów. Upadek Paryża, to chyba. I od razu kapitulacja. Jak? Potężna Francja upadła, jak to możliwe? A ja tutaj się trzymam, bronię. Przynajmniej jeszcze teraz, no to zapowiada chyba jakieś takie cięższe czasy teraz dla mnie, bo to oznacza, że... Bo wszystko to, co teraz atakowało Francję, zaraz przyjdzie na moją granicę. Nie wiem, ewentualnie będę się bronił na linii Wisły i tyle, no. Warszawa, żeby nie upadła. I też powiem szczerze, za bardzo nie wiem, co mam badać dalej. Dokończyłem też całą doktrynę, nie wiem, czy mi to pomoże, bo ten front rosyjski naprawdę źle wygląda. Ktoś wie, kiedy Stany Zjednoczone dołączają do tej wojny normalnie? Nie, no, na razie wojska radzieckie się zatrzymały, nie wygląda tak źle. Trochę mnie martwi to, że muszę wytrzymać aż do przybycia wojsk United States of America, bo bez tego nie ma szans tutaj. Ten Brześć to jakaś masakra. Gdybym wiedział, to bym tutaj chyba wybudował 6 fortów. Non-topper chcą mnie tutaj przebić. Ja muszę tak dosyłać jednostki na pauzie. Niby gram na piątce, ale większość czasu spędzam dosłownie na pauzie, dosyłając tutaj jednostki do Brześcia, żeby utrzymać koniecznie to miasto. Co im tak tutaj to przepycha? Wydaje mi się też, że Niemcy trochę mnie przepychają tutaj pod Poznaniem, ale nic na to nie jestem w stanie poradzić po prostu. Tu mają za dużo tej armii. Tym bardziej, że mówię, we Francji już teraz nic nie ma. Wszystko na mnie rzucili. Tyle dobrego, że sprzętu dużo już wytracili, więc nie są to dywizje aż tak skuteczne. Mam gigantyczne problemy z produkcją. Brakuje mi żelaza, bo nie jest mi dostarczane, bo nie mam floty, bo cała mi poszła na dno. Halo, Wielka Brytania, gdzie jest twoja flota? Nie no, jeszcze Rumunia mi wojnę wypowiedziała? Bo było za łatwo. Ale mimo wszystko, chyba dzięki temu, że kradnę mnóstwo tego sprzętu, to zobaczcie, nie jest aż tak źle. Mam spore zapasy, mam aż tak spore, że chyba wezmę i będę dalej dorekrutowywał te takie dziesiątki, które tutaj mam do wsparcia. O, tak to wygląda. Też tak przeglądam, to patrzę, że niektórzy moi dowódcy naprawdę nieźle ewoluują w defensywie. Ten pan miał 3, ma już 6. Nieźle to wygląda. Ja to sobie tak przeglądam wszystko, a tu na obu frontach mi nacierają. Chociaż nie ukrywam, że jak teraz patrzę na obronę niektórych moich dywizji, to naprawdę nieźle wygląda. 702 obrony, przeciwnicy jakieś 28. Ja się nie dziwię, że ja tutaj trzymam się. Naprawdę. 3 ekwipunku. To, co mi się zaczyna podobać, to to, że zaczynam widzieć braki w ekwipunku również po stronie rosyjskiej, więc możliwe, że dzięki temu uda mi się jakoś tutaj przetrwać. Nie no, jak mam 1358 obrony, to oni się chyba nie przebiją, nie? Jak to działa w tej grze? Na razie, jeżeli idzie o straty, to ja mam 500 000 strat, Niemcy 2,5 miliona, Rosjanie 500 tysięcy. W sumie to coś za mało. No nie, przełamali mi się, przeszli przez Odrę, no nie! A wojska radzieckie wypchnęły mnie z Brześciu, niestety. Nie udało mi się tego w końcu utrzymać. I jeszcze radzieckie wojska się mi tutaj desantowały. Jeżeli przed chwilą dobrze widziałem, a mi mignęło niestety, to chyba zaraz Rosja zaatakuje Rumunię, a ci są po stronie Niemiec. Nie ukrywam, podoba mi się ten scenariusz. Skąd ja mam 25 tysięcy karabinów? Ich tu przed chwilą nie było. Jugosławia jest rozzywana dom wojny? O! O! Trochę odciąży może mi front, chociaż chyba nie na długo. To ja postaram się wykorzystać i spróbuję tutaj przepchnąć ponownie, żeby zająć moje linie umocnień. Zobaczcie, jakie tutaj są wojska niemieckie wyczerpane atakiem na mnie. Ej, i to się udaje? To się udaje, zajmuję pozycję. Więc lecę z kontrofensywą. Super, przepchnę trochę tych Niemców teraz wszędzie chyba. Albo przynajmniej tam, gdzie mają bardzo mało dywizji powystawianych. Nawet zrobiłem kocioł Niemcom, a w zasadzie to chyba Włochom głównie. Tak blisko Berlina, aż kusi, żeby po prostu puścić jakąś drogę ataku. No dobra, z zahaniem granicy no trochę mi się udało polepszyć. Chociaż jakbym dopnął do linii Szczecina, byłoby jeszcze lepiej. Tylko bym musiał wtedy mieć dużo więcej dywizji broniących samych portów. Bo jak widzieliście, Rosjanie robią jednak te desanty. To głównie wygrywam dlatego, że Niemcy nie mają zaopatrzenia, siedzą po prostu na tak małym zaopatrzeniu. Wiecie co? Ja spróbuję pchać powolutku tutaj w stronę Szczecina i ewentualnie będę bronił tych portów, bo tu skróci mi to znacząco front, tak mi się przynajmniej wydaje. Południe, coś tutaj się złego dzieje. Udało mi się zrobić kocioł tuż przed Szczecinem. Może samego Szczecina nie zajmę, cały czas trwają też walki o Opole, jego okolice, bo co zajmę? Nie, chyba w dywizji po prostu tu brakuje. Ups. Zmieniam też rozstawienie mojego typa, który broni portów, po dwie dywizje w okolicach ich. Nie no, coraz więcej krajów dołącza jako mój wróg. Ja już po prostu nie wyrabiam. Dajcie żyć. Gdzie te Stany Zjednoczone? Gdzie ich pomoc? Kończę też już opracowywać jeszcze lepsze metody produkcyjne, budowania i produkowania. A ostatecznie to chyba pójdę tutaj w maksymalną efektywność. Aha, tylko to 500 dni.
Nie ma sensu robić tych badań. Ale ta wschodnia granica, mimo iż mnie przepchnęli, to teraz patrzę, że strasznie ich to dużo kosztowało. Próbuję tutaj porobić takie kotły, żeby poniszczyć tę armię. I też w badania surowców, no po prostu nie jestem w stanie sprowadzać do siebie w ogóle żelaza, więc chcę jak maksymalnie go dużo wydobywać. U Rosjan boję się robić duże kotły, dlatego lecę takimi małymi, gdzie tylko mogę, no i potem będę ich niszczył. No i nacieram i niszczę. Kolejny mały kocioł pod Kowel. O nie, desant niemiecki, jeszcze Gdańsk mi zajęli. No dobra. Ale udało się wybronić Gdańsk, więc teraz w sumie będę jednocześnie grał na zachodni i wschodni front. Na wschodnim froncie chcę odzyskać Brześć, tutaj okrążyć tę armię i je zniszczyć. Na zachodnim froncie chcę dojść pod Szczecin, żeby oprzeć się totalnie na Odrze i może mi się to zaraz uda. Super! Znowu się udało odciąć wojska rosyjskie w takim kotle. Super to działa. I wszystkie armie zniszczone tutaj. Powinienem jeszcze ekwipunek z czegoś takiego zdobywać. Przynajmniej mam nadzieję, że zdobywam. 5 milionów strat Niemcy, 2,5 miliona strat Rosjanie. Polska tylko milion. Czekaj. Japonia ogłosiła wojnę Filipinom. Filipiny gwarantują Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i Japonia mają wojnę. Super. Tylko oczywiście Japonia nie jest pewnie w tym bloku, co trzeba, prawda? Jak to sprawdzić, gdzie ona jest? No niestety Japonia jest w swoim własnym bloku państw. Japonia atakuje teraz Indie Wschodnie, holenderskie. Ale czy to spowoduje, że wreszcie Stany Zjednoczone będą po mojej stronie w tej wojnie? No chyba nie. Coś złego się wydarzyło. Tak, wreszcie! Ameryko, jestem gotowy na twoje wojska. Przybywajcie! Chociaż nie widzę, żeby tutaj jakoś dużo tych wojsk ruszało na mnie. To pewnie musi mi zająć jakoś czasu, nie? Bo tutaj to sobie gdzieś płynie. Tylko gdzie? Tymczasem Związek Radziecki zrobił mi totalnego psikusa. Spróbuję tutaj poatakować, żeby jakaś ta linia frontu przynajmniej była taka mniejsza. Tymczasem na zachodzie udało mi się ustanowić całą linię obrony już na Odrze. No tutaj w górach mnie trochę przepchnęli, no ale trudno, nie będę się wbijał w te dwunastki, dziewiętnastki i inne takie większe umocnienia. Ważne, że zachowałem Kraków, Katowice, wszystko mam i od razu tu stawiam bunkry. Wow, ale mam dużo zapasów sprzętu, te kompanie techniczne są niesamowite. Chyba zacznę szkolić dywizję. Zastanawiam się też, kiedy tutaj opłaca się przełączyć właśnie na tą artylerię rakietową. Nie wiem, wybadam ją i chyba dopiero jak ją wybadam, to się przełączę, nastukam i będę zmieniał produkcję na nią. Bo artyleria rakietowa ma bardzo dużo soft ataku. No Meksyk dołącza do wojny, no to teraz się już czuję bezpieczny. Jego liczne dywizje na pewno mi się przydadzą. Nie no serio, już pół roku minęło. Kiedy ja zobaczę jakieś hamorykańskie wojska? Aha, desant we Włoszech. To by wiele tłumaczyło. Też są tutaj w Grecji. Widać, Polska nie jest aż taka ważna. Ale tak szczerze, to już szkole jednostki nowe. Tutaj je teraz trenuję i będę je zaraz rozsyłał do frontu zachodniego i potem myślę, że do wschodniego też porozsyłam w ten sam sposób. Jedyne co, to mam gigantyczne problemy z manpowerem, bo już się przełożyłem na służbę obowiązkową, a tego manpowera mi brakuje. Mimo iż nie tracę go jakoś dużo w tej wojnie. No dobra, tracę. Jak bardzo złym pomysłem jest taka zamiana dywizji, jak właśnie w tym momencie robię, że zamieniam te takie słabiej przystosowane na takie lepsze. O kurwa. Bardzo złym pomysłem to jest. Bo polubię te desanty rosyjskie. Robią desant, a ja im tu wszystko niszczę. Czyżby wreszcie Hamorykanie przybyli do Polska? Tak, wreszcie amerykańskie dywizje lecą na front. To dobrze, bo to oznacza, że będę mógł za chwilę atakować. Bałem się to robić po prostu nie mając tutaj armii. Tylko niech tu się jeszcze zreorganizują te dywizje amerykańskie. Tak 9 na kratkę, to mi pasuje. Czuję się bezpiecznie teraz. Nie wiem, to może zrobię taki realniejszy plan, bo totalnie nie chcę, żeby tutaj mi Sudety atakowali. O, tylko jakoś tak. Ale to ciekawe, skąd ci Amerykanie się wycofują. Czyżby mnie poszło we Włoszech albo Grecji? Nieważne, plan gotowy, puściłem go i zobaczcie, ja pcham tutaj Niemca. Wow. No dobra, już się to kończy. Widzę, że to za dużo go ich nie popcham. Ale zawsze, wow. To mi się podoba, bo teraz Amerykanie będą... Czekaj, oni się wycofują? Czekaj, Ameryka wyjeżdża? Nie no, Amerykanie, wracajcie tutaj. Nie no, dobra, oni chyba po prostu się przesuwają wzdłuż mojego frontu. Dobra, moje wojska zajęły Berlin. Berlin upadł. I szczerze mówiąc, atakuje dalej. Idzie to całkiem nieźle i sprawnie. Aż tak dobrze, że chyba przestanę robić te działa przeciwlotnicze. Tylko zostawię moje fabryki cywilne, żeby naprawiały zaopatrzenie. Ja chyba naprawdę za bardzo bałem się atakować. Mogłem to robić wcześniej, patrząc na to, jak teraz łatwo mi idzie. Zresztą jak przeglądam statystyki tej mojej armii, to mam strasznie doświadczone oddziały. Byleby tylko tutaj to natarcie nie szło właśnie na Sudety, na te wszystkie fortyfikacje w Słowacji. Najlepiej to będzie uderzyć na północ w kierunku Danii, żeby przepołowić Niemcy. I w sumie Niemcy oraz ich sojusznicy są coraz bliżsi skapitulowania. Dobra, polskie wojsko pcha do przodu, pięknie, pięknie, tutaj lecimy dalej. Zaraz zdobędę dosłownie wszystko to, co chciałem i będę mógł przystąpić do kolejnego etapu mojego planu. To jest na drugi etap mojego planu, już teraz lecę dalej w kierunku Czech, Austrii. Jak widzicie, dużo planuję zająć, ale to szybko leci. Tylko czy dałoby się jakoś wyłączyć na przykład ten obszar z natarcia, bo wiecie, no tutaj są góry, fortece i tak dalej. Oni tu nacierają, a ja nie chcę, żeby to robili. Wyzwoliłem Holandię, chociaż teraz to Niderlandy chyba. Iran dołączył do aliantów, co spowoduje, że
że znowu wojska radzieckie się wycofają pod mojej granicy. A może by tak? Zobaczmy. Wow, jak to idzie? Pięknie, Polska na dwa fronty, wszędzie zielono. Luksemburg wolny. I teraz jeszcze wojska brytyjskie zaczynają tutaj dopływać. Wojska holenderskie, wszystko mi się rzuca na ten front. No to jest raczej już po Niemcach. Wreszcie mam też tak dużo fabryk wojskowych, że mogę i zapełnić sobie produkcję konwojów, żeby dostawać surowce jakiekolwiek. I produkcję wszystkiego innego. Zmniejszyłem produkcję artylerii na rzecz artylerii rakietowej. No to dopiero mi startuje, ale będę miał tutaj chyba ładną produkcję ostatecznie. No i teraz musiałem przystopować, niech mi podosyłają moi sojusznicy swoje wojska na linię frontu i będę atakował dalej. Tu jest chyba linia Maginota i dlatego tak ciężko mi idzie, nie? To w sumie Niemcom zrobię to samo co oni Francuzom. Odetnę ich tutaj do Szwecji i będę ich cisnął za chwilę. Tutaj jest chyba linia Maginota, dlatego teraz zaatakuję tutaj, o, w ten sposób. Niech mi leci piechota, odetniemy. Też zaatakuję ich na granicy ze Szwedami. Szwajcarią. Wyzwolenie Paryża! I upadek Niemiec, dosłownie wszystko zająłem, super. I to mi chyba teraz rozwaliło wszystkie moje linie frontów, oh my god. Tymczasem też Rzym upadł, inwazja brytyjska postępuje we Włoszech. Powiem wam, że ja nie ogarniam tego, co tu się dzieje. Gdzie co atakuje, gdzie co robi, nie wiem. Kolejne państwa na Bałkanach padają pod naporem polskiego wojska. I udało się, cała brunatna część Europy została pokonana. Dla Polski na pewno chce odzyskać Królewiec. Myślę, że Śląsk i jego bogactwa również należą do Polski. Plus odzyskałem narodowe ziemie zachodnie Polaków, wiadomo. Też wiadomo, że Polak, Węgier, dwa bratanki. Trzeba odzyskać też Rumunię, która będzie jeszcze potem poszerzana o Mołdawię. I w zasadzie reszta mnie nie obchodzi. Wow, to teraz widać takie naloty dywanowe w grze? Wow, to zostało mi już tylko pokonać Związek Radziecki. No chyba, że Wielka Brytania wykopie mnie z frakcji. A nie, jednak ich nie potrzebowałem i tak dobrze idzie. Moskwa tak szybko padła, że nawet nie zauważyłem kiedy. Dlaczego to mi napisało, że ja toczę teraz jakąś ofensywną wojnę? What the f... I Związek Radziecki skapitulował. Powstała Wielka Sanacyjna Polska i w zasadzie można powiedzieć, że odniosłem sukces. Za to w tym materiale gram Rzeczpospolitą podczas Dymitriad, czyli przełomowego momentu w historii Rzeczpospolitej, w której mogła ona ustanowić Unię Personalną nad Rosją. Czy uda mi się tego dokonać? Sprawdź sam.